W czasach panowania faraona Ramzesa II Egipt nawiedziła długoletnia susza, która spowodowała wyschnięcie Nilu. Poziom rzeki bardzo się obniżył, w wodzie pojawiły się pewnego gatunku sinice, barwiąc ją na czerwony kolor, a także doprowadzając do śnięcia ryb. Z tego powodu woda nie nadawała się do picia. Jak to wytłumaczyć? Otóż zjawisko to jest następstwem pierwszej plagi. Naukowcy twierdzą, że kijanki żyjące w rzece zatrutej przez sinice przedwcześnie dojrzewały, opuszczały ją i wychodziły na ląd, a potem wyginęły w domach, na polach i na podwórzach. To natomiast mogło być spowodowane zarażeniem wąglikiem, który bytował w ciele martwych ryb. Trzecia plaga jest następstwem pierwszej i drugiej. Stojąca woda w rzece i wysoka temperatura stwarzają znakomite warunki dla rozwoju larw komarów. Wyginięcie żab, które były naturalnymi wrogami komarów, spowodowało z kolei, że owady te zaczęły się namnażać w niekontrolowany sposób. Uporczywie i dotkliwie atakują ludzi, a nawet zwierzęta. Czwarta plaga również jest następstwem pierwszej i drugiej plagi. Muchy, podobnie jak komary, nie mając naturalnego wroga, mnożyły się na potęgę, zamieniając życie ludzi w prawdziwy koszmar. W starożytnym Egipcie nie było jeszcze chemicznych środków do zwalczania owadów. Piąta plaga, czyli pomór bydła i innych zwierząt gospodarczych, mogła być wywołana zakażeniem bakterią wąglika. Bakteria ta bytowała przecież w ciałach martwych ryb w Nilu. Śnięte ryby skaziły wodę, którą pojono bydło. Do pomoru mogło też dojść na skutek roznoszenia przeróżnych chorób przez komary i muchy. Jak wytłumaczyć tę plagę? Jako naturalną konsekwencję wcześniejszych plag. Komary i muchy roznoszą różne choroby, dlatego siłą rzeczy szybko musiało dojść wśród ludzi i zwierząt domowych do wybuchu epidemii. Mogło też dojść do zakażenia bakterią wąglika, skoro wodę czerpano ze skażonego Nilu. Te bakterie, rozmnażając się w miejscu wniknięcia do naszego organizmu, powodują zmiany zapalno-martwicze. Jeśli zakażenie ma postać skórną, wówczas odczyn zapalny ma charakter pęcherzyka, tzw. czarnej krosty. Naukowcy uważają, że gwałtowne burze z gradem mogły być wynikiem erupcji wulkanu Tera na wyspie Santorini. Pył i dym wyrzucane z wulkanu do atmosfery przenosiły się w stronę Egiptu i tu, zderzając się z chmurami burzowymi, wywołały gwałtowne opady gradu. Anomalie pogodowe wywołane wybuchem wulkanu mogły spowodować wzrost wilgotności, która wpływa na bujny wzrost roślinności na danym terenie. Taka obfitość pokarmu ściągnęła szarańczę ze wschodu. Chmura pyłu wulkanicznego przemieszczająca się od Santorini do Afryki dotarła w końcu nad Egipt. Była tak duża i gęsta, że całkowicie zablokowała dostęp do światła słonecznego, powodując ciemności. Stąd też wzięło się powiedzenie egipskie ciemności. Naukowcy są zdania, że śmierć spowodowało zatrucie ziarnami zbóż skażonych sporyszem, bowiem zarodniki sporysza rozwijają się w warunkach o dużej wilgotności powietrza. Tak więc mogło do tego dojść po obfitych opadach deszczu wywołanych wybuchem wulkanu Tere na Santorini. A na koniec mam dla Was bardzo ciekawą ofertę. Chcecie wyglądać jak Spider-Man albo Batman? A może chcecie wprawić w zdumienie swoich przyjaciół, zakładając bluzę z wizerunkiem Trumpa czy Kim Jong-una? Lub też jeśli lubicie się bać i jesteście fanami mojego kanału, to może warto zaopatrzyć się w jakąś creepy bluzę, którą będziecie mogli straszyć przechodniów. To teraz macie całkiem świetną okazję. Wystarczy, że wejdziecie w jeden z linków w opisie pod filmem, gdzie znajdziecie setki ubrań z grafikami z Marvel czy gry o Tron. Dodatkowo z naszego linku dostaniecie niesamowite promocje, o których również dowiecie się w opisie. W ten sposób pomożecie rozwijać mój kanał, więc za Wasze wsparcie bardzo dziękuję.